jakoś nigdy mi nie kręciło, żeby wejść w klasę, powiedzmy, GT30, GT15, za małego, jakoś leżaki, póki co leżaki. Jest to cholernie sympatyczna klasa. Jest to takie między sportową a wyścigową. Silnik miał stosunkowo o niewielkiej mocy, to ma w granicach 40 koni, no ale no, na tym się można silę, to nie trzeba mieć 400 koni, można mieć 40. Kto ile ma w kieszeni i ile jest w stanie wyłożyć, to jest w stanie spokojnie zacząć. Sprzętu jest dużo na internecie, na sprzedaży, zawodnicy sprzedają silniki, łódki, więc żeby zacząć, naprawdę nie trzeba mieć grubego portfela, tylko chęci i praca w warsztacie. W samej Japonii jest około 20 stadionów wodnych i walą to jak u nas na żużlu. I obstawiają, i grają, i zarabiają niektórzy. Bardzo polecam ten sport, dlatego się w to bawię. Klasa oczywiście też, jeśli chodzi o osobę, która by chciała zacząć, jak najbardziej OSY jest bardzo dobrą klasą do rozpoczęcia przygody ze sportem motorowodnym. Zawodnikom w chodzieży życzę sukcesów w sportowej rywalizacji, osiągnięcia jak najlepszych wyników. To jest moje jezioro, moja woda, tutaj trenuję, tutaj od zawsze trenowałem i no, nie ukrywam, że chcę się pokazać z jak najlepszej strony. To trzeba powiedzieć, że jest znakomicie przygotowany ten ośrodek i rzeczywiście jest położony pięknie w Niedce, a więc nie ma dużej fali. Wiatry na ogół nie przeszkadzają, a to jest niezwykle istotne, jeżeli chodzi o ten sport. Ze względu na duże zafalowanie są niebezpieczeństwa, prawda, wywrotek. Warunki są wręcz idealne. Jest minimalny wiaterek, jest morka, tak zwana morka na wodzie. Jest idealnie. To jest bardzo dobry akcent dla motorowodniaków. Jeden z najlepszych w Europie i twierdzę, że najlepszy w Polsce. Dlatego, że jest on osłonięty z każdej strony drzewami. Nawet jeżeli gdzieś w okolicy albo w centrum miasta jest burza i mocno wieje, to tutaj są warunki do uprawiania tego sportu. Jesteśmy w lekkim zaniżeniu i w miejscach i akwenach, gdzie wiaterek hula i psuje imprezę, to u nas tak szybko on nie schodzi. Jezioro jest na poziomie około 60 metrów nad poziom morza, a okolice chodzieży jest na 110. To jest chyba jeden z najlepszych, jeśli najlepszy w Europie, na pewno. To jest bardzo sympatyczna woda. Przyjechałem sobie odpocząć, popatrzeć, a głupio by było, gdyby mnie tu nie było. Moja żona by pomyślała, że choruję. Tu nigdy nie było sytuacji, żeby odwołano wysiłek. Może raz tam jeden bieg. Ale zawsze zawody się tu odbywają, a są takie jak pewnie, gdzie jest to loteria. It's not the first time that I'm in Chodzież. This water is quite good for me. This track is not very hard. You can drive almost always full throttle. It's fun to drive here. Trasa jest wszędzie na świecie taka sama, czyli ma 1500 metrów i od tego roku obowiązkową jest trasa po czworoboku. No na razie jest nieźle, mam drugi czas, ale jeszcze Estończyk razem z Hogas Magnus się na trening, także czekamy. Siedmiokrotny mistrz świata, także postaramy się, więc robimy wszystko, żeby z nim tutaj się pościgać i no może się uda, może się nie uda, no zobaczymy. W zasadzie na każdy wyścig czarka, kiedy mogłem, to jeździłem, kiedy było to w pobliżu, między innymi kiedy było to w Chodzieży. I w końcu doczekałem się momentu, kiedy mogę zobaczyć, jak prowadzi przed estońskim zawodnikiem. Bardzo dużą niespodziankę, co prawda, zrobił to zawodnik łotewski, czego myślę, nikt się nie spodziewał. No, na pewno jest to bardzo duża satysfakcja, bo 10 lat walczyliśmy razem, nigdy mi się nie udało z nim wygrać nawet w biegu. Dzisiaj wygrałem dwa, czyli mogę powiedzieć, że jestem podwójnie spełniony. No jeszcze jutro mamy drugi dzień zawodów.
the race itself was really good. It was fun to battle with Cesare. He got a better start, meaning that he got first in the first turn. But all in all, it was a good race. Managed to hold my position and we will see what we can do for the next heat. Zobaczymy trochę tutaj, ten Łot też nas bardzo, bardzo zaskoczył i zarówno mnie, jak i Rasmusa, chyba w szczególności jego. Nie spodziewaliśmy się, że ktoś może być aż tak szybki, bo ja miałem bardzo dobrą prędkość maksymalną na prostej, on koło mnie przejechał, jakby jechał z 10 km na godzinę szybciej, więc to jest aż wręcz nienaturalne, jeżeli chodzi o klasę OSY, żeby ktoś tak szybko miał taką różnicę w prędkości. Tutaj wszyscy na brzegu byli zszokowani, bo Czarek prowadził przez większość wyścigu, dopiero Łotysz wyprzedził go na ostatnim okrążeniu i zdążył zbudować naprawdę sporą przewagę jeszcze przez to jedno okrążenie, także no, mam nadzieję, że Czarek jutro da z siebie wszystko i jednak pójdzie wszystko po jego myśli. Na pewno jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. W tej chwili po dwóch biegach prowadzę ja, bo byłem pierwszy i drugi. On też był pierwszy i trzeci, także no, zobaczymy, jak to będzie jutro. Well, yeah, he's raced. He is actually, yeah, leading the race, but everything can happen. Racing in hometown, it must be really nice for him. He's a good friend of mine and I respect him a lot and I think it's really good for him. Musimy teraz wymienić pierścienie tłukowe, bo silnik już może stracić trochę na mocy, dlatego za chwilę przystępujemy do rozbiórki i wymiany tych pierścieni. Jutro rano na treningu docieranie i stajemy do startu. W tej chwili kolegium sędziowskie się po proteście pochyla. Rozważą, czy sytuacja była specjalna, czy to był przypadek. Tego jeszcze nie wiemy. No, jest oprotestowany nasz zawodnik, który też jest pretendentem do pierwszego miejsca. No, tam nawet żądano dyskwalifikacji. Myślę, że nie ma tutaj aż takiego powodu, żeby go dyskwalifikować. Natomiast niewykluczone, że będzie startował z ostatniej pozycji, jeżeli taka będzie decyzja sędziowska. Na razie jest ukarany żółtą. Podjęliśmy kontrolę po zawodach motorowodnych, która po prostu może w ten sposób, nie że chcemy ją podejmować, jesteśmy przez regulamin zobligowani do niej, mamy specjalne wytyczne, co tam sprawdzać i co robić. No, podczas tej kontroli stwierdzono techniczne nieprawidłowości u zawodnika, który wygrał zawody, przez co został zdyskwalifikowany z całych zawodów w Chodzieżu. Zostały tam skontrolowane dokładnie i rozkręcone kompletnie silniki w klasie OSY. Potem stwierdzono pewne nieprawidłowości, jeśli chodzi o grubości uszczelek i ich oryginalność. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz to była taka, że były powiększone tunele wydechowe w sekcji środkowej silnika, co też sprawiało, że ten silnik mógł się dużo lepiej kręcić i no, przez to lepiej jechał. Wszyscy zawodnicy, którzy mieli dalsze miejsca, przesunęli się o jedno oczko do góry, czyli jest na podium Estończyk, a Czarek z trzeciego miejsca, nasz strumnik, wskoczył na drugie.